No cóż, zobaczymy, jak to się nam dziś ułoży. Dobry wieczór wszystkim. I na ile mamy net dobry. No. No i tak nam ilość materiałów, czyli zaległości rośnie. Tym bardziej, że się okazuje, że materiały... wczoraj trochę się wróciliśmy i się okazuje, że to treści... no, bardzo mocno. Same w sobie, nie mówiąc już o tym, że można tu tą kolejną refraktację, czy refraktalizację, jakbyśmy tego nie nazywali. No, taka jest tego nazwa. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, szaman odkopał po prawie 2 latach. No. Niedługo 2 lata. By było taki materiał, który no przyjechali na Hondraski. No i gadali z szamanem i mieli miało to być niby gdzieś wyemitowane. Dlaczego nie zostało? No, nikt szamana nie zawiadamiał, no ale szaman był czujny i przezorny. No i skoro po 2 latach przez przypadek sobie tak przypomniał o tym, no widocznie przyjechali po to, żeby to szamanowi zostawić, żeby mógł to po 2 latach puścić, więc to też prawdopodobnie tak to wychodzi. W każdym bądź razie się okazuje, że no, te treści są bardzo aktualne i może, zresztą no, nie będzie szaman sam siebie opiniował, to wy możecie ewentualnie zaopiniować i za wszystkie pochwały i objechania szaman wam wdzięczny jest. Niech każdy pisze, co mu ślina na język, ale szczerze. A nie tak, no, jak będzie miał ochotę. W każdym bądź razie się okazuje, że chyba niestety, choć szaman tego pilnował, ale nie ma wszystkiego, no ale powoli myślę, że część się uda udostępnić. Dzisiaj, dopóki będzie ten net działał, no to spróbujemy to dawać. Tutaj prawdopodobnie ten net też kuleje, dlatego że kiedy jest obraz, mimo że to nie jest obraz bezpośredni, tylko można powiedzieć, szaman go odtwarza na kompie i nakładkach z tego programu, przez który nadaje, tylko ten obraz zbiera, no ale mimo wszystko przy tym gównianym łączu, jaki szaman ma, może właśnie zaczynać rwać. Także jeśli zacznie, no to z góry... nawet opóźnienia nie ma, czyli dobry internet. Tak czy tak, szaman mówi, że to nie jego wina, no bo co ma przepraszać? No, przeprasza, że internet nie taki. No jak to komuś potrzebne, to przeprasza. No i co? I jedziemy. Także no, mimo że materiałów nowych i aktualnych, no ale to się okazuje super aktualny, mimo że sprzed 2 lat. Masz rację. Ale i tak cię musimy przedstawić, bo to będzie nam potrzebne. Dobrze, to ja jako... nie będę. No spróbuję, wiesz. Mogę mieć nawet tremę, zakładam, że może się uruchomić. No to zaczynam. Tak? Tak? No widzisz, to... to... Nie, no doskonale, słuchaj, wszystko jest wspaniale. No dobra, no to rozmawiamy dzisiaj i jesteśmy na terenie w ogóle. Na zaproszenie... twoje, czyli Maćka Dziuby, który tutaj mieszka i nazywa się szamanem z Hondrasek, dobrze mówię? Szaman tańcujący z wiatrem. Szaman tańcujący z wiatrem z Hondrasek. No, z Hondrasek. No, bo to jest to piękne miejsce na to dzisiaj. To jest dobrze, dobrze. No niech będzie, na potrzeby audycji będzie z Hondrasek. Jesteśmy na Hondraskach. Tak, jesteśmy na Hondraskach. No właśnie, chciałam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jest to naprawdę piękne miejsce. I chcielibyśmy porozmawiać o takiej fajnej rzeczy, o inicjatywie chodzenia na bosaka, czyli o bosakach generalnie. Mm-hmm. I chciałabym, żebyś powiedział właściwie, co to za pomysł i czemu to ma służyć? Czy to pomysł?
czy bardziej idea, to trudno... Mniemam, że bardziej idea. Dobrze, ja się źle wyraziłam. To jest idea. Znaczy właśnie chcę ją przedstawić w taki sposób, w jaki się narodziła, a mniej przykuwać uwagę do słów i do tego, jak, czy to będzie idea, czy to będzie pomysł. Natomiast zrodziła się... Natomiast dobrze by było, jakbyście dali... Bo niby szaman może się podsłuchać, ale... Ale nie wiem, czy głośniki, bo jak puszczam z głośników, to może być trochę przesterowane, może jest jakieś echo. Tak jak zawsze szaman powtarza, coś z tym niewielkiego daje się zrobić. Dobrze jest, no to dobrze. W razie czego piszcie info, jak zauważę, bo nie będę może siedział cały czas. To wtedy mogę coś zrobić, jakby coś się nagle działo. Coś, co nazywam ideą bosaka, w szamańskim procesie, kiedy szaman chadzał. Źle wyraziłam. To jest idea. Znaczy właśnie chcę ją przedstawić w taki sposób, w jaki się narodziła, a mniej przykuwać uwagę do słów i do tego, jak, czy to będzie idea, czy to będzie pomysł. Natomiast zrodziła się coś, co nazywam ideą bosaka w szamańskim procesie, kiedy szaman chadzał sobie na skrzyczne z kondrasek, bo kiedy w zeszłym roku były pierwsze szkoły na Chondraskach, została powołana szkoła, też oczywiście w szamańskim procesie, to były takie szkoły, kiedy niektórzy z adeptów chodzili 3 razy dziennie w ramach szkoły na Skrzyczne. To nie jest jakaś wielka góra, ale generalnie no, dla przeciętnego człowieka to jest no, 40 minut przynajmniej takiego dość ostrego marszu. Dla niektórych godzina 15, dla ekstremalnie kondycyjnych mogą wyjść 25 czy 30 minut, ale to już jest takie naprawdę szybkie tempo. 400 metrów, nie 400, prawie, no tak, prawie 500 metrów przewyższenia, więc to nie jest wcale tak mało. No i to jest dość takie trudne wyjście. Oczywiście wiele jest ścieżek, które prowadzą na Skrzyczne z Chondrasek. Są bardziej strome, mniej strome, przez las, jakimiś tam trawersami i jak to nazywamy tutaj na strzałę, czyli pod wyciągiem, tak, czyli najbardziej ekstremalna, bo najbardziej stroma, ale generalnie najbardziej lubiana przez tutaj tych, którzy chodzą na Skrzyczne. Turystów, nie tylko tutaj adeptów ze szkoły, przynajmniej do wysokości Jaworzyny, czyli pierwszej stacji kolejki wyciągu krzesełkowego. No i kiedy sobie szaman, już nie będę tutaj wracał aż tak głęboko, chodził po skończeniu szkoły, to był listopad zeszłego roku, a być może październik już w tym momencie. Jest to zapisane w kronice, ale teraz można powiedzieć operacyjnie, pamięcią tam nie sięgam. Idąc sobie, poczułem taki moment, taką no... wręcz siłę nieodpartą, że mam zdjąć buty na wysokości właśnie powyżej pierwszej stacji. Do pierwszej stacji kolejki szedł szaman w butach, bo to już było dość chłodno. Oczywiście jeszcze nie zima, czy może październik, no to było tam 12-13 stopni wtedy. No to nie było jeszcze jakiegoś zimna, no ale generalnie chłodno. Jakoś można powiedzieć, że tak się nie kleiło chodzenie na bosaka przez całe lato, przez szkoły, mimo że szaman od wielu lat chodził na bosaka, ale nigdy no, nie tak ekstremalnie jak właśnie po jakichś stromych górach. No i w którymś momencie pojawiła się właśnie takie nieodparta chęć, żeby ściągnąć buty. No ale oczywiście wygrał tutaj no niech będzie, że rozum. Ja bym powiedział bardziej, że brak rozumu. To znaczy włączył się umysł i oczywiście sklasyfikował. No nie, no jakbym wszedł od samych kondrasek, czyli te już 15 minut, no to byłoby to naturalne, ale teraz siadać, kurczę, ściągać buty bez sensu zupełnie.
wszedłem na te skrzyczne w butach. Jakoś ten proces, można powiedzieć, stłumiłem. Następnego dnia można powiedzieć, że bardzo podobna, analogiczna sytuacja w tym samym miejscu. No i ponieważ no, uważność jest to coś, co w wersji tutaj chondraskowej w wydaniu właśnie szamana jest coś, co jest priorytetem w ogóle pracy ze świadomością, pracy szkolnej, warsztatowej. No więc skoro pojawiło się to drugi raz, no to szaman już nie dał się ponieść tutaj umysłowi i zobaczył, że jest to proces pewien, który się uruchomił, a który poprzedniego dnia stłumił. I w momencie, w którym sobie to uświadomiłem, po prostu w taka, można powiedzieć, fleszowa sytuacja, ponieważ mam taką naturalną, obojętnie jak to nazwiemy, czy umiejętność, czy zdolność natychmiastowej, takiej fleszowej, ja to nazywam, retrospekcji i zdania sobie sprawy z bardzo wielu zmiennych, takiego, inni by to nazwali, syntetyzowania informacji, ale takiego natychmiastowego. Nagle sobie zdałem sprawę w ułamku sekundy, że po prostu jest to no, zarąbista w ogóle idea, która ma swoje fraktalne odzwierciedlenie, można powiedzieć, w strukturze rzeczywistości, w której jesteśmy tutaj zamknięci, tak to nazwijmy, na tą chwilę, i która może prowadzić do, poprzez czysto fizyczny proces bosakowania, do no, nie tylko polepszenia swojej kondycji takiej psychofizycznej, jak się to tak obiegowo nazywa, do przede wszystkim, bo to się dzieje w pierwszej kolejności, zjonizowania całego pola istoty, czyli na poziomie no, obiegowo mówiąc, aury, ja to nazywam polem. Wtedy, kiedy stoi się na bosaka, wystarczy stanąć, to pole się po prostu w jednej chwili, no, w przeciągu kilkunastu sekund jonizuje i natychmiast te ładunki stają się na poziomie czysto fizycznym, czyli elektrycznym, jednorodne. Na poziomach głębszych... My to byśmy powiedzieli, że to jest harmonizacja. Tak. No oczywiście, jakie słowo tutaj użyjemy, tak. Pewno będzie wiele, wiele słów, którymi możemy to opisać, tak, prawda? Ale mniej więcej o to chodzi. Oczywiście. Chodzi o to, żeby zharmonizować ciało fizyczne. Jest to czysto fizyczny proces, tak. Nie tylko ciała fizycznego, ale razem. Przede wszystkim pola. Najwięcej ładunków, które są dysharmonijne, łapiemy w procesie życia w polu, nie w ciele. Ciało stosunkowo łatwo się harmonizuje, można powiedzieć, bo wystarczy, że dotkniemy, nie wiem, ziemi ręką, czegoś naturalnego, co jest w naturalny sposób uziemione, i ciało ładunki odprowadza dość szybko. Oczywiście nie wtedy, kiedy siedzimy pod komputerem i trzymamy ręce na klawiaturze, albo wokół kopią nas jakieś serwery, których używamy w biurze czy w pracy przez 8 godzin dziennie. A to wszystko i w domu, albo mając laptopa na kolanach, prawda? I wtedy takie właśnie długotrwałe przebywanie właśnie w takim niejednorodnym polu magnetycznym powoduje, że te wszystkie dysharmonie, no, jako przeciwieństwo harmonii, lokują się nie tylko w naszym ciele, ale przede wszystkim w naszym polu, czyli załóżmy w tej aurze, jako zamiennik, jako synonim używajmy takiego słowa. I te przywrócenie harmonii w polu jest, nie jest już takie proste. Jest to proces, no, można powiedzieć, wręcz długoterminowy, ponieważ my jako istoty fizyczne żyjące w zindustrializowanej, udało się, w przestrzeni, w ogóle tracimy w 60, czasami do 80%, można powiedzieć, objętości swojego pola. Przeciętny człowiek dzisiaj żyjący w mieście, jego pole jest 6 do 8 metrów średnicy i to już jest dwa razy więcej niż było jeszcze kilka lat temu, na skutek różnych zmian, które się zdarzyły na przestrzeni. Mówię tu oczywiście o istotach w miarę zdrowych, czyli nie przejawiających takiej ciepły. Szaman, krótki wtrąc w ten wywiad.
Czy w tego szamana, moi drodzy, to jest aktualne na lipiec 2014, także troszeczkę już czasu od tego minęło. Tak jak powiedziałem, prawie 2 lata, więc to pole się powiększyło. No, ale dziś nie będę tego wyjaśniał. W każdym razie te dane są troszeczkę inne. Nie aż tak się różnią, ale jednak jest to no, nie kilkanaście, tylko 50% znowu. Ale może kiedyś jeszcze szaman o tym powie. Fizycznych chorób, tak to nazwijmy, prawda? Natomiast naturalne rozmiary pola, istoty, zaczynają się na dzisiaj, nawet przy słabej energetyce, w zasadzie od 12 metrów. A żeby to jest, wydawałoby się bardzo dużo, prawda? Według niektórych literatur takich to wręcz gigantyczne, a to jest początek istot o słabym polu. Istoty o dużym polu, o wysokiej świadomości, kiedy jest duża synchronizacja, mogą mieć pole kilkudziesięciu metrów już. Natomiast przeciętne pole na dzisiaj to jest 14-16 metrów. Naturalne, czyli dla istoty, która nie żyje w zindustrializowanej przestrzeni, tylko co najmniej 2 tygodnie przeżywa w obszarach, gdzie jest taka czysta natura. Na przykład na Hondraskach. Na Hondraskach ten proces jest przyspieszony 10-krotnie. Pole jest przywracane w zasadzie, no nie na pstryka, bo mogłaby istota po prostu trochę, mogłyby włosy stanąć dęba i nie wszyscy by to mogli zaabsorbować, ale generalnie dzieje się to w przeciągu kilku godzin wręcz. Bo tutaj jak gdyby jest też no, miejsce do tego stworzone. O. No może trochę odbiegłem od tematu, no to wracamy do... No ale to nie jest nie za bardzo odbiegłość, bo chcemy powiedzieć o tym, jakie znaczenie ma chodzenie na bosaka generalnie dla istoty ludzkiej i dla jej zdrowia, a zdrowie szeroko pojęte, czyli taki dobrostan ogólny. Nie tylko zdrowie fizyczne, które już jest jakby ostatnim chyba przejawieniem sytuacji danej istoty, że tak powiem, czyli człowieka, co brzmi do mnie. No więc właśnie, no więc to wrócimy do tego pola, no bo to jest przywrócenie naturalnych rozmiarów pola, to jest podstawa z mojej perspektywy w ogóle uzdrowienia na poziomach, no zaczynając od fizycznego. Oczywiście większość istot jest ludzi zainteresowana głównie poziomem fizycznym, czemu się nie ma co dziwić, natomiast na poziomie fizycznym z perspektywy szamana to jest tylko skutek tego, co jest dysharmonią na poziomach mentalnych albo na poziomach wyższych, choć oczywiście tutaj ja to wszystko sprowadzam, przynajmniej no nie, te procenty może nie są najszczęśliwszym wyobrażeniem, ale no 80 kilka procent dolegliwości pochodzi z umysłu, wynika z procesów umysłowych, z naszych doświadczeń, często w obszarach nieświadomości, czyli podświadomości inaczej nazywanej, z naszego funkcjonowania, z historii, których nie pamiętamy, z traum, których nie jesteśmy świadomi, bo są na przykład wyparte z naszej pamięci ze względu na swoją moc. Inaczej po prostu, gdyby były w operacyjne, nie dalibyśmy rady, po prostu rozwalałyby funkcjonowanie istoty i jedyną możliwością, żeby jako tako w ogóle funkcjonować w tym świecie, jest wyparcie. Specjalizują się w tym dzieci, bo dzieciom jest bardzo łatwo coś wyprzeć i zdarzenie realne, które powinny pamiętać, można powiedzieć, do końca swoich dni, jak za dotknięciem czarodziejskiego guzika, potrafią wyprzeć ze świadomości i jest to zarąbisty mechanizm, że coś takiego jest, tylko że czasami przy okazji tego wyparcia następuje po prostu kodowanie pewnego dysfunkcyjnego wzorca energetycznego, który w manifestacji całej tej traumy, można powiedzieć, się zapisał w całym polu i ten dysharmonijny wzorzec przejawia się potem w życiu istoty i powoduje czasami no, totalny rozgardiasz w najróżniejszych sytuacjach, a w ekstremalnych przypadkach
warunkach, można powiedzieć, na całym spektrum życia, więc rozłożone jest funkcjonowanie w obszarze, no jak to szaman mówi, no od D do słońca, żeby nie wyrażać na głos przynajmniej, no ale dokładnie w takim obszarze i przejawiać się będzie to w relacjach, w związkach, w życiu, można powiedzieć, załóżmy duchowym, które nie będzie miało szansy na zaistnienie, choć oczywiście to też nie jest najszczęśliwsze słowo, w materii, czyli z nieumiejętnością radzenia sobie i tak dalej, i tak dalej. No ale to ja specjalnie być może pokazuję, nie być może, ale z premedytacją takie ekstremalne sytuacje po to, żeby zobrazować, jak szerokie spektrum oddziaływania takich rzeczy może być. I można powiedzieć, że idea Bosaka jest w swoim założeniu antidotum, które poprzez no, połączenie się z dużo większym obszarem, użyję takiego słowa fraktalnie i każdy musi sobie tutaj, jak nie rozumie, co to znaczy fraktalnie, to trzeba, nie wiem, do Wikipedii albo przeczytać parę artykułów, co to znaczy fraktalność i fraktal, żeby to zrozumieć, bo to jak gdyby nie jest tematem naszej tutaj rozmowy. W każdym bądź razie połączenie się z większym fraktalem całości, można powiedzieć, zakładając, że tym podstawową całością jesteśmy my z naszym polem, a łącząc się poprzez stopy z ziemią, czyli stając na niej, łączymy się z większym fraktalem, czyli można powiedzieć z istotą ziemi, czy z biosferą ziemi. Może to jest takie najwłaściwsze słowo, które takie jest no, w miarę ogólnie zrozumiałe. I wszystkie te dysfunkcje, oczywiście zaznaczam, że mówię tutaj o potencjale bardzo szeroko pojętym, a nie o natychmiastowym działaniu jak za dotknięciem czarodziejskiego guzika, bo wszyscy by chcieli dotykają guzik. I wszystko się zaczyna manifestować. W jednej chwili wszystko się zmienia. Natomiast nie ma takich cudów. Tak, przychodzą do lekarza i proszą tak, tabletkę, właśnie, tabletka, która ma zdziałać cuda. Dokładnie. Nic więcej nie trzeba zrobić, połknąć tabletkę i to. Dokładnie. Dokładnie. To jest na chwilę, owszem, ale to niczego nie załatwia niestety. Najczęściej. Dobrze, że jak jest na chwilę. Często coraz więcej jest przypadków, że nie jest nawet na chwilę. Na chwilę nie jest, to prawda. No to niestety prawda. Dlatego szukamy jakichś innych metod, żeby je pokazać, żeby ludzie mogli sobie poradzić z wieloma dolegliwościami ich życia codziennego. Nie tylko zresztą fizycznymi. No dokładnie, bo skoro przejawienie tego na poziomie fizycznym jest tylko skutkiem przyczyny, która jest na zupełnie innych poziomach, no to jeżeli to ma być, czy może źle zacząłem, nie, to Bosak jest taką ideą, która aktywizuje, czy można powiedzieć, daje potencjał na wprowadzenie harmonii w całym potencjale istoty, czyli i na poziomie fizycznego przejawienia jakiejś dysfunkcji i na poziomie przyczynowym. Bez względu na to, gdzie ta przyczyna jest, ponieważ Bosak umożliwia wejście na ten poziom, aczkolwiek zaznaczam, że jest to proces. Nie jest to, idziemy raz, ściągamy buty przed swoim domem, czy jesteśmy w lesie, pół godziny pochodzimy na Bosaka i mamy rozłożyć ręce i cudownie się uzdrowić. Na pewno nie jest to taki proces, ponieważ z reguły nie jest to możliwe. Przy dużych dysfunkcjach jest to niemożliwe również na poziomie świadomości, bo często weryfikatory największe, które uniemożliwiają uzdrowienie, są na poziomie świadomości, a nie na poziomie fizycznym. I dlatego właśnie nie działają tabletki. Gdyby weryfikatory funkcjonowały na poziomie fizycznym, tabletka by działała. Przynajmniej taka, która działa na poziomie chemicznym, a trzeba zaznaczyć z mojej perspektywy, że tabletek działających na poziomie chemicznym jest coraz mniej. Są tabletki, które nie działają na poziomie fizycznym,
chemicznym, tylko na poziomie po prostu absurdalnych idei koncernów farmaceutycznych i trzeba sobie zdać z tego sprawę. I jest syntetycznymi, można powiedzieć, no, jakimiś takimi aplikatorami, które mają uzupełnić wchodzimy w taki poziom, dla którego ciężko jest znaleźć takie słowne, werbalne odzwierciedlenie, no ale skoro już się szaman zapędził, to postara się to wyrazić, który, można powiedzieć, usiłuje tak transformować czy odciągnąć świadomość istoty zainteresowanej od rzeczywistych przyczyn prawdziwych, że w ogóle nie umożliwi to nawet na potencjale procesu uzdrowienia, tylko będzie próbą nawet określenie zaleczenia jest tutaj złe, czyli jak gdyby zatamowania tej dysharmonii na tym poziomie, który się przejawia, a przerzucenia jej w zupełnie inny poziom, żeby farmacja i przemysł medyczny mogła natychmiast pracować na innym poziomie, mówiąc i dorabiając tutaj absurdalną ideę, że jest to absolutnie niezwiązane. Doskonałym przykładem na takie działanie jest statystyki medyczne dotyczące chorób nowotworowych, gdzie po chemii, radioterapii. Często pacjent to przeżywa, będąc już żywym trupem, bo często zabite są po prostu odporność do zera. Jak tacy ludzie wyglądają, to w dzisiejszych czasach praktycznie każdy wie. I taki żywy wręcz trup dochodzi jakimś nadludzkim wysiłkiem do siebie. Medycyna ogłasza, że został wyleczony następny pacjent, który po pół roku od tego potencjalnego wyleczenia schodzi na zawał serca, na wylew, można tu podać dziesiątki przykładów, nie będę tego namnażał. Inne ze słownika chorób medycznych choroby, które absolutnie nie miały z tym procesem nic wspólnego, a de facto są tylko wynikiem działania radioterapii i chemioterapii. Rzeczywiście, jeśli chodzi o leczenie nowotworów, to w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna, bo właściwie nie mamy żadnego pomysłu na to, naprawdę, lekarze przynajmniej, ponieważ jestem lekarzem, więc się wypowiadam na ten temat. Jest naprawdę trudno, ponieważ to, co stosujemy, jest bardzo kontrowersyjne, nawet dla samych lekarzy. Staramy się zrobić wiele, ale no, efekty są bardzo, bardzo mierne, zwłaszcza, że nie patrzy się na organizm jako na całość właśnie. Patrzy się tylko bardzo wycinkowo i efekty w związku z tym nie szuka się przyczyn, bo ich właściwie nie ma, a te, które byśmy chcieli, które są takie prawdziwe, czyli niezadowolenie życia, życie po prostu, no chęć odejścia, taka jest prawda, bo nie, ludzie nie są w stanie zaakceptować sytuacji, w jakiej żyją na co dzień. Po prostu organizm tego nie akceptuje. Na bardzo wielu poziomach zresztą. I nie chcemy o tym słyszeć, nie chcemy o tym mówić, a w tej chwili mamy ewidentnie taką epidemię raka. No, dokładnie. Tak to można nazwać. Każdy, kto nas słucha, ma na pewno w rodzinie, jak nie bliższej, to dalszej, co najmniej jeden taki przypadek. Więc można to wszystko na chemizację zrzucać, na jakieś zewnętrzne rzeczy. Na pewno się to przyczynia, bo to nigdy nie jest jedna przyczyna. Nasze życie w taki sposób, w jaki żyjemy, na pewno się do tego przyczynia, ale przede wszystkim nie umiemy sobie radzić ze stresem, z codziennością. A ja myślę, że przede wszystkim nie umiemy sobie radzić z nienawiścią, która jest, można powiedzieć, aktywatorów nienawiści na przestrzeni, w której żyjemy, jest po prostu nieograniczona ilość. I współczesny świat po prostu stymuluje ludzi do tego, żeby nienawidzili siebie nawzajem, żeby nienawidzili siebie samych, żeby nienawidzili tego, co robią, żeby nienawidzili tych, na których patrzą.
żeby nienawidzili po prostu czegokolwiek i jak jest już wystarczająco dużo energii nienawiści, którą system nie jest w stanie zaabsorbować, nie ma już, można powiedzieć, miejsca w przestrzeni istoty, czyli w polu istoty, gdzie można to odłożyć, to ta nienawiść zaczyna się kumulować. Ona się nie materializować, zaczyna się przejawiać w ciele. Bo jedynym miejscem... Materializować w ciele, dla mnie to jest materializacja. No tutaj oczywiście... Materializuje się w formie choroby po prostu. Chorób przewlekłych wielu. Konkretnie mówię tutaj o nowotworze, którego z mojej perspektywy, znowu procenty, ale jest nikły procent nowotworów, które pochodzą z innych źródeł niż z nienawiści. To ciekawe. Dobra. Bardzo ciekawa teza. Czy to jest nienawiść do siebie, czy jest to nienawiść do sąsiada, który utajona, czy podświadoma, jak to nazywamy, wśród tych, którzy troszeczkę mają większą wiedzę na ten temat, za to, że sobie kupił, czy jeździ lepszym samochodem, czy za to, że nie posprzątał dzisiaj klatki, a była jego kolejka, czy za to, że widzieliśmy w jego koszyku na zakupach więcej rzeczy, na których nas nie stać, albo i tu można mnożyć, to są po prostu z mojego punktu widzenia absurdy, ale to są absurdy, które miotają ludźmi i które powodują u ludzi, którzy potem na te nowotwory chorują, powodują te nowotwory. Są, można powiedzieć, tym zapalnikiem, który tą nienawiść zaczyna odkładać takie sytuacje w ich polu, co w konsekwencji kończy się nowotworem. 5-10 lat temu, może nie 5, ale 10 lat temu, nowotwór można było w polu istoty dostrzec 10-15 lat przed zachorowaniem. Myślę, że 30 lat temu, ale ja tego nie postrzegałem 30 lat temu, więc trudno mi się wypowiadać, ale 30 lat temu ten okres był jeszcze dłuższy. Dzisiaj nowotwora istota jest w stanie stworzyć sobie w 2 tygodnie, a w następne 2 tygodnie zejść. No właśnie takie są dziwne rzeczywiście przypadki medyczne, kiedy ktoś, kto badał się bardzo regularnie i właściwie fizycznie jest to bardzo dziwną rzeczą, że może tak nagle okazać się chory, bo nie wiem, kobieta, która chodziła regularnie do ginekologa na przykład, nagle okazuje się, że ma całkiem sporą zmianę w macicy, co nie powinno się zdarzyć, bo ona była co pół roku, nie? Więc pół roku to nie jest czas, w którym wykonując cytologię mogło się to urosnąć do czegoś, z punktu widzenia medycznego nie, ale z punktu widzenia obiegowo mówiąc rzeczywistości jakoś jest w stanie, właśnie, prawda? Jakoś jest w stanie i to są coraz częstsze przypadki, bo kiedyś to mówiło się, że to trzeba lata poczekać, zanim to się wyprodukuje. A teraz ten czas się skrócił do po prostu tygodni wręcz. Tak, no, to jest naprawdę przerażające. To są właściwości przestrzeni, która się zmieniła przez ten czas, w którym żyjemy, przez ostatnie tam naście lat, można powiedzieć. Czy załóżmy 20, bo to jest takie... Tak, to jest mniej więcej 20 parę lat. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę na klinice chorób płuc, to myśmy mieli nowotworów, no, do 20% wszystkich chorych na oddziale to były nowotwory. To już było dużo, 20%. W tej chwili, jak się pójdzie na oddział chorób płuc, to tam jest 99,8% nowotworów i to 0,02 to jest to, co nie jest nowotworem. Czyli proporcja się zmieniła w taki sposób, że to jest niewiarygodne. Po prostu. No i przy takim funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, bo tak się to nazywa, będzie to postępować w takim samym sposób geometrycznym, nie algebraicznym, tylko geometrycznym. Myślę, że taki sens jest tych naszych audycji, żebyśmy ludziom pokazywali możliwości, jakie mają, żeby się chronić przed tym. No i co można zrobić, żeby sobie z tym poradzić, bo pójście do lekarza, jak widać, niewiele zmienia, ponieważ on może tylko wyleczyć to, co już jest. A
to już jest za późno, więc profilaktyka, profilaktyka bardzo szeroko pojęta. Zapobieganie temu, żebyśmy przynajmniej, mniemam, że wielu ludzi świadomych nas ogląda, żeby się zastanowili nad tym, co mogą zrobić dla siebie, jeśli chcą jeszcze trochę pożyć w komforcie. No, myślę, że świetnie pojętą profilaktyką może być bosak. Wiadomo, że obiegowo na przestrzeni jest zapisane, że nie wszystko jest dla wszystkich, nie wszystko musimy robić to samo. Natomiast dla tych wszystkich, którzy czują, że jest to coś, co warto spróbować, co można spróbować, jest to najprostsze. Dokładnie. Szczególnych. Dokładnie. Pomijając, że jest to z czasem, przywrócenie oczywiście z czasem, to znaczy używając tego bosaka przynajmniej no, 2 razy w tygodniu, a najlepiej 3, bo można tak powiedzieć, że w takim małym cyklu 7-dniowym, który jest synchronizowany z naszymi naturalnymi cyklami ciała, bardzo, bardzo ważnym cyklem, jest można powiedzieć osiągnięcie prawie połowy, czyli powtórzenie tego 3 razy jest wystarczające do tego, żeby efekt się kumulował i można powiedzieć przekształcał dysharmonię w harmonię. O tak to nazwijmy, prawda? 3 razy w tygodniu, jak długo? Tak jak już jesteśmy przy Powiem tak, jak im mamy większe czucie z czasem, tym bardziej można powiedzieć ten czas zmienia się w zależności od tego, kogo dotyczy. Natomiast na początku, kiedy to czucie jeszcze jest, można powiedzieć, nieuruchomione, czucie ciała, ja to tak metaforycznie nazwę, może za chwilę to wyjaśnię, co przez to rozumiem, no to dobrze jest przynajmniej w okresie letnim spokojnie można chodzić pół godziny, bo jest na tyle ciepło, że nic się takiego nie dzieje, co mogłoby spowodować, że będzie jakiś przesyt na przestrzeni. Natomiast potrzebny jest czas na to, żeby meridianem nerki, to jest jak gdyby następny poziom, którego dotykamy jeszcze fizyczny, poza można powiedzieć taką harmonijną jonizacją pola całego i fizycznego ciała, czyli można powiedzieć działanie przez meridian nerki. Na środku stopy mniej więcej mamy pierwszy punkt meridianu nerki i ten meridian jest odpowiedzialny właśnie za przyswajanie energii z ziemi. To oczywiście jest metafora, przyswajanie. Można to nazwać przyswajaniem, można to nazwać połączeniem, można to nazwać jakkolwiek. Ważne jest zrozumienie w tym momencie, nie słowo. Bardzo często wśród ludzi, którzy właśnie głębiej jak gdyby wchodzą w problematykę taką zdrowotną, spotykają się z taką informacją jak na przykład zimna nerka. Takie określenie pochodzi z medycyny chińskiej i ono obrazuje to, że można powiedzieć meridian nerki nie jest zrównoważony, co powoduje, że nerka pracuje w taki sposób, że mimo iż na fizycznym poziomie nie ma, tak, i wszystko jest w porządku. Dokładnie, jest zdrowa nerka. Człowiek ma problemy z takimi rzeczami. Marzną mu kończyny, palce u rąk, palce u nóg. Wtedy, kiedy jest ciepło, jest mu zimno. Wtedy, kiedy jest zimno, czasami miewa jakieś takie uczucia gorąca, mimo że cały system, serce, system krwionośny, oddechowy funkcjonuje ok. I właśnie takie problemy, jak to nazwiemy problemami, są spowodowane tym, że jest dysfunkcja nerki na poziomie, można powiedzieć, bilansu zrównoważenia pola z istoty z polem planetarnym, czyli z energią Ziemi, mówiąc dosłownie. I kiedy chodzimy w obuwiu, bardzo często skonstruowanym w sposób, czy z materiałów bardzo toksycznych, a ludzie im bardziej są odcięci od siebie i od czucia ciała, tym bardziej
można powiedzieć, trafiają w obszar coraz gorszych materiałów obuwniczych. No to jest może śmieszne, co mówię, ale można tak powiedzieć. Często jest to spowodowane ceną, bo im niższa cena, to gorsze materiały, ale niekoniecznie tak jest. Butów, które mają na tyle, można powiedzieć, przepuszczalną podeszwę, że stopa jest w stanie się jakoś zbilansować mimo nie tyle stopa, co cały system, poprzez stopę, właśnie poprzez meridian nerek z ziemią, jest na rynku, nie wiem, kilka procent. Może kilka firm produkuje takie obuwie. Reszta jest obuwiem, które, można powiedzieć, z czasem odcina. No i człowiek po prostu niekoniecznie coś takiego, jak jakaś od razu choroba się przejawi, bo większość ludzi, szczególnie lepiej sytuowanych, jeździ chociaż raz w roku nad morze. Nad morzem chodzi na bosaka naturalnie, bo jeszcze nie ma obiegowej opinii na przestrzeni, że trzeba używać klapki, bo nie wiem, piasek jest szkodliwy i najlepiej po nim nie stąpać, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby za pół roku kreacja tego tak nie nastąpiła, no bo przecież... No właśnie. I to jest koniec. Niestety nie ma następnych części. Chyba szaman będzie musiał po 2 latach zadzwonić, no bo oni nie dzwonili. Może już dawno tego nie ma, no ale jak was to ciekawi, to napiszcie, bo w sumie jak to jest nieciekawe, no to nie będzie szaman dzwonił. A jak się okaże, że to jest faktycznie ciekawy wywiad był z tym szamanem, no to wtedy może zadzwonię. No. Szaman już nie ma więcej części. A czy oni mają, to nie wiadomo, no bo to może nic nie warte było z ich perspektywy albo coś, albo jakieś inne powody były, dla których go nie puszczali, no i już skasowali na wszelki wypadek, żeby ich nie korciło czy coś tam. No albo komputer upadł i się wykasował, no szaman kompletnie nie wie, co mogło nastąpić. Może dlatego nie zadzwonili przez 2 lata, bo po prostu głupio się im było przyznać. No, albo jeszcze nie wiadomo, co, słuchajcie, się stało, bo generalnie no, przyjechali wtedy na chyba 3 dni, siedzieli tam, w ogóle dobrze im było. To też na innych nagraniach jest, bardzo fajne takie właśnie wymiany, ale byli tak, moi drodzy, przeenergetyzowani, że Irmina, jak wyjeżdżała z parkingu, który tam na dole trzymali samochód, no to można powiedzieć, że połowę tam lakieru na jednym boku samochodu obdarła, bo no, nie była w stanie wyjechać, mimo że samochód tam skrzeczał od marszczonej blachy, no to mimo wszystko tak w takim właśnie przegrzaniu. No szaman chciał Irminę chronić, bo mówił, pytał ją co chwilę, że powinna iść, bo ma przesyt, no ale ona tak lubiała. No i tak się skończyło, no i może potem, nie wiem, winili szamana, że to przez niego ten błotnik na przykład, no i dlatego się wściekli, powiedzieli, nie będą z nim gadać. No to szaman celowo z premedytacją opowiada takie hipotetyczne sytuacje, moi drodzy, no bo de facto każda z tych rzeczy z takiej perspektywy, bez względu na to, czy jest inna, rzeczywista, zakładając i czy o niej szaman wie, jest możliwa i każda z takich perspektyw zupełnie co innego, można powiedzieć, wywołuje. A obracając to, bo no, nieprzypadkowo właśnie ten cały wywiad szaman dziś odgrzebał, bo go w ogóle nie słuchał. Myślał w ogóle, że to bełkotał w ogóle. No, w zasadzie to wy powinniście to ocenić. Ale szaman tak tak to pamiętał. No a tu być może jest zupełnie coś innego. To był taki dowód na przestrzeni właśnie w zasadzie już po roku, jak mocna jest przestrzeń Centrum Wszechświata, które, można powiedzieć, jeszcze wtedy było no, daleko, daleko od Kondrasek
na polanie na szajglasie. No właśnie. Także o, dziś to nawet 40 minut, ale w zasadzie jest jeszcze pół godziny. No ale ponieważ w zasadzie to też zostało tak odkryte dzisiaj. No i powiem wam, że chyba też to szaman puści. Zaraz, bo to nie wiadomo, co to jest w ogóle. Kurczę, wiecie co, po prostu. Musi szaman to chwilę. Po prostu słuchajcie, jak oglądam dyski zapisane z różnymi materiałami, których już chyba jest 4 giga, znaczy 4 tetra danych, a to w zasadzie nie było tego czasu przejrzeć. I kiedy tak przypadkowo właśnie otwieram i widzę, jakie po prostu nieprawdopodobne momenty są na tych filmach, w różny sposób i z różną jakością nakręconymi, ale kiedy były w naturze, to z reguły wystarczało nam światła, no czasami był świetny obraz, kiepski głos, no bo to po prostu nakręcić tego typu zdarzenia jest to coś nieprawdopodobnego. Kurde, no. No nic, zobaczymy. Jeszcze raz. Może się uda znaleźć, bo jak jaje pańskie, no. Szok normalny. Harmonia, Radunia, kurde. To może z tego filmu trzeba puścić. Na skutek właśnie wywiadu byliśmy potem, albo wcześniej już, szaman po prostu nie pamięta, na tej całej Raduni SNTV. No i tam też się niesamowite rzeczy działy. Zastępstwie po prostu. Student. Jak widzicie, znaczy nie to szanowni powiedzieć. Wtedy też się niesamowite rzeczy działy, bo studenci by już. Wynieś gong na Radunie, potem go znieś, który waży tam z 25 kilo, w zasadzie na własnej głowie, no to tak spontanicznie rano bosakiem, no to też nie każdy jest się w stanie z tym zmierzyć, a przecież nie robi się tego na pokaz, tylko jest to po prostu ciężka, można powiedzieć, robota. Choć oczywiście, gdyby szaman to traktował jako ciężką robotę, to by tego w ogóle nie był w stanie robić po prostu. Natomiast no, z pewnością wymaga pewnych rzeczy, które no, trzeba w sobie wyćwiczyć w pocie czoła, tak bym to powiedział. Dobra, moi drodzy, bo teraz zrobimy przerwę. Bo chcę jeszcze, tak wychodzi, nadać drugą część tego wywiadu. Co prawda nie będzie kontynuacji, no bo po prostu szaman nie ma.
Natomiast jest jeszcze tam 2 godziny czy 3 godziny później. Też chyba nie ma pierwszej części, ale 2 następne i tego jest 0,5 godziny i to szaman dziś by chciał wrzucić. Tak to wychodzi z procesów szamańskich. No, fajnie. Jakiś komentarz się pojawił dzięki Karolowi. Ma szaman nadzieję, że to bez hipokryzji jest. Dobra, moi drodzy, szaman wejdzie za kilka minut. Nie będę kończył, może kiedyś trzeba będzie nagrać dopełnienie do tego, jak się okaże, że tych materiałów nie ma, albo no nie ma, albo nie zostaną udostępnione. Zawsze też takie możliwości są. No, ale to nie ma znaczenia. Fajnie, tak szaman myśli, skoro pierwszy taki odzew, że fajnie, że to jest. To też było z rozpoznania szamana po prostu, no ale widać, no nie, trochę uważności brakło, bo to był nieprawdopodobny proces. Już nie szaman w pamięci nie ma tego, czy to było 2 dni czy 3, ale chyba 3. No. Dobra, moi drodzy, kończymy. Wchodzi szaman za tam do 5 minut, bo spróbuję jeszcze znaleźć pewien proces, który też by było fajnie przedstawić, choć to jeszcze starszy. Na razie.